Cześć wszystkim, 16 lipca 2020 roku, mimo 2 tygodni przerwy, wybrałem się na grzyby, widzę, bo jest mega wysyp kurek dalej, tym bardziej, że nadają deszcze teraz i na pewno będzie ich jeszcze więcej i będą długo, dlatego ja się wybrałem, musiałem trochę odpocząć od tego wszystkiego. 2 tygodnie, a ja dzisiaj 16 lipca wybrałem się na mały wypad za kurkami. Ale to nie to. Zobaczcie. Są kurki. Są kureczki, piękne, dorodne. Ale to nie to. Byłem wczoraj w Biedronce, tak gdzieś koło 23. Przywieźli mega hardkorową, dużą dostawę kurek. Ja się zastanawiam, czy sobie nie kupić tak za 200 zł tych parę opakowań, bo tam są około 10 zł. Tamte kurki to są piękne, naprawdę dorodne, duże, grube, a te w lesie to takie no średnie, można powiedzieć. Tak jakbym sobie dokupił i tak gdzieś przyjechał po mieście, czy stanął pod Biedronką. O, może by coś z tego było. O, są kurki dalej. Są, tam mamy kurkę, widzicie, takie doły są tutaj. Widzę, kiedyś ktoś tłumaczył, o co chodzi z tymi dołami, ale ja już nie pamiętam, to było dawno, dawno temu. Tu mamy kurkę. Kurki. O, i co mamy? Borowiki czy nie borowiki? Nie, niestety. O, następny chuligan. Będzie tego cholerstwa dużo, podejrzewam. Dobra, ale ja idę do tamtych kurek. Przy okazji rozglądali się za innymi. Prawdopodobnie może ktoś się łaził, a mogło też nikogo nie być. Dobra. Także mamy pierwszy filmik. Grzybami, kurkami. O, dorodne, piękne kurki. Duże. Duże bierzemy, małe zostawiamy. Wedle zasady grzybiarskiej, tak? Tu mam nożyki, zestaw scyzoryków. O, ale ja ich nie używam, bo wiecie dlaczego? Nie wiem, jak trzymać telefonu. O, kurki piękne, młode. Zbiera się borowiki, a ja zbieram kurki w lesie. Kurkowy. Ciężko mi oddychać, bo spory kawałek przyjechałem. Tutaj jest nisko. O, jeszcze lubią się kurki chować. Wiecie co, mam te opryski od tych komarów, ale nie za bardzo to działa, ale zawsze to coś. O. Dobra, mamy filmik prawie 5 minut. Ja kończę to zbieranie. I uciekamy dalej. O, zobaczcie, jakie dorodne kury. Ha, jest piękna kura. Dobra, tutaj są dalej kurki, ja sobie je pozbieram i idę dalej. Do następnej części, trzymajcie się, hej.